Chcesz chwilę odpocząć? Przyszli do ciebie goście albo twoje dziecko ma wyjątkowo marudny dzień? A może po prostu chcecie urządzić sobie kino domowe? Powodów do obejrzenia fajnej bajki może być sporo. Niestety, specjaliści punktują nas, rodziców, bezlitośnie. Nie telewizor, tylko książka, nie samodzielnie, tylko z rodzicem. Ja sam staram się nie być ortodoksem i po prostu dopasować medium do wieku, możliwości i potrzeb mojego syna. Staram się dobierać taki repertuar, żeby nie było w nim ani zbyt wiele przemocy, żeby fabuła miała jakieś przesłanie, a cała bajka zawierała treści edukacyjne. No i jeszcze, żeby była w miarę estetyczna, żeby młody nie wchłaniał złych wzorców. W dzisiejszej animacji podzielę się z wami pięcioma, według mnie, kluczowymi cechami dobrej opowieści dla dzieci. Na imię mam Leszek, jestem tatą Tomka, a to jest Praktyczne Rodzicielstwo. Zapraszam. To, co przede wszystkim szkodzi dzieciom, to nadmiar bodźców, czyli ilości danych, które chłonie ich młody i wrażliwy jeszcze układ nerwowy, a chłonie o wiele za dużo. Badanie przeprowadzone przez firmę Rich Harvest w Polsce i w Niemczech wśród 526 par dziecko-rodzic na zlecenie kanału Cartoon Network w 2017 wykazało, że 63% polskich dzieci w wieku 6 do 12 lat regularnie ogląda telewizję, a 40% przyznaje, że jest ona dla nich najważniejszym medium. W ciągu tygodnia najmłodsi widzowie spędzają średnio przed ekranem 1 godzinę 23 minuty dziennie, w ciągu weekendu 1 godzinę 43 minuty. I nie wliczono tu nawet zabaw ze smartfonami czy konsolą do gier. Do 18 roku życia dziecko średnio obejrzy 8 tysięcy morderstw i 100 tysięcy aktów przemocy. Brzmi strasznie i zdecydowanie przekracza zalecane normy. Psychologowie rekomendują, żeby do 2 roku życia dziecko w ogóle nie oglądało telewizji. Pocieszające jest to, że jeśli nie będziemy przy nim w ogóle włączać telewizora czy innego rozpraszacza, dla dziecka będzie to jeden z wielu nieatrakcyjnych sprzętów, jak regał, stare łóżko babci czy szafa na ubrania. Jeśli myślisz, że dziecku możesz zakazać, a potem samemu zalec przed ulubionym serialem, no to jesteś w błędzie. Dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację i naśladownictwo. Zgodnie z badaniami, każda godzina relaksu dorosłych przy ulubionym filmie powodowała wydłużenie czasu spędzonego przed telewizorem przez dzieci o 30 minut. Wynik eksperymentu zależne były jednak od wieku młodych ludzi. Ograniczenie ilości oglądanej telewizji miało wpływ na dzieci w wieku 6 do 11 lat, podczas gdy nastolatki przyznały się, że spędzają przed ekranem o godzinę dziennie więcej niż podali ich rodzice. No dobrze, a jeśli weźmiesz pod uwagę te wszystkie zasady, a jednak nie chcesz, żeby dziecko żyło jak jaskiniowiec bez współczesnego medium, no to co wtedy? Nie odcinaj go od telewizora czy serwisów z filmami, po prostu mądrzej dobieraj treści, które serwujesz swoim pociechom. Oto 5 zasad dobrego filmu, które warto wziąć pod uwagę, kiedy szukasz wartościowych treści dla swoich dzieci. Pierwsza cecha dobrego filmu? Przykuwa uwagę dziecka. Próbowałeś kiedyś oglądać bardzo wartościowy, ale potwornie źle zmontowany czarno-biały film z papierowym bohaterem, z którym w ogóle nie czułeś żadnego związku? Twoje dziecko tym bardziej nie lubi się nudzić. W czasach krzyczących gadżetów, kolorowych zabawek i zalewu bodźców niestety nawet wartościowe pozycje muszą walczyć o uwagę twojego dziecka, które od tego nadmiaru, podobnie jak my, nieraz boli głowa i dostaje oczopląsu. Co więcej, wychowanie od małego w świecie bombardujących nas stale różnymi informacjami zdążyło nas się do siebie przyzwyczaić i próg zainteresowania dziecka jest niestety znacznie wyższy niż jego rówieśników sprzed dekady czy dwóch. Mimo wszystko, w tym punkcie nie chodzi przede wszystkim o formę. Pewnie nieraz tobie albo twoim znajomym zdarzyło się przeżyć rozczarowanie, kiedy dziecko obdarowane jakąś bajerancką zabawką wolało bawić się w kartonie po tej zabawce, no bo przecież taka świetna z tego kryjówka albo tak super się tym kartonem rzuca. Podstawową cechą dobrej opowieści, obojętnie czy mówimy o bajce w formie filmu czy książki, jest historia, z którą dziecko może się utożsamić, która przemawia do jego doświadczenia i budzi w nim pozytywne odczucia. Może bohater jest dzieckiem w jego wieku. Może fantastyczny stwór z bajki, tak jak on, boi się ciemności albo przeżywa zawód spowodowany tym, że jego tata nie ma czasu się z nim pobawić. Może przygody przedstawione w opowieści rozgrywają się w Afryce, którą ostatnio twój syn czy córka bardzo się zainteresował. A może są tam dinozaury. Dobra opowieść przykuwa uwagę dziecka w mądry i rozwojowy dla niego sposób, nawiązując tematem do jego emocji, przeżyć i zainteresowań. Druga cecha. Rozwija w dziecku ciekawość świata. Pamiętasz może już trochę leciwą kreskówkę Było sobie życie? Francuska produkcja w ciekawy i kolorowy sposób odkrywała przed dziećmi tajniki ludzkiego ciała. I to kompletnie bez cenzury. Czym jest ucho, oko, mózg, jak działa układ limfatyczny. Dzieci od najmłodszych lat zadają wiele pytań. Dlaczego pies ma 4 nogi? Skąd się bierze katar? Dlaczego ludzie w Afryce mają czarną skórę? Czym zajmuje się prawnik?
Niesamowita chłonność dziecięcego umysłu i naturalna chęć do nauki to właśnie to, co dobre opowieści powinny wspierać. I co więcej, nie poddawać wszystkiego na talerzu. Pamiętam sam, że jak byłem malutki, to z pasjami przeglądałem encyklopedię Larousse'a, w której było podane początek wszechświata, stworzenie Ziemi i tak dalej, a potem z przyjemnością sięgałem po książki fabularne właśnie w tej tematyce, czyli jedno i drugie się uzupełniało. Film, podobnie jak książka, musi pobudzać do myślenia i mieć szansę stać się następnie tematem do dalszych domowych dyskusji i poszukiwań. Obecnie wujek Google znacznie szybciej odpowiada na większość zapytań niż stara, przykurzona encyklopedia. Równocześnie jest to dobry początek do tego, aby uczyć dziecko krytycznego myślenia. Pokazać, że nie wszystko, co znajdzie w internecie albo czego dowie się od kolegów, to wartościowa informacja. Jeśli nawet twoje dziecko zaczyna interesować się obszarami, które są ci obce, bo ty jesteś psychologiem, księgową albo sprzedawcą, a syn czy córka dopytują się o fizykę kwantową, czy geografię, albo podboje kosmosu, nie martw się. Wspólne odkrywanie nowej wiedzy może być fantastyczną, rodzinną przygodą. Trzecia cecha filmu. Uczy dziecko samodzielności i niezależności. Starannie wybieraj opowieści pod kątem bohaterów, którzy w nich występują, bo to właśnie ci bohaterowie będą modelami przyszłych zachowań dziecka. Zachowania i działania atrakcyjnej dla dziecka postaci, jak detektyw, superbohater czy odnoszący sukcesy sportowiec, na długo zapadną mu w pamięć. Wybierając bajki, sprawdź najpierw, czy pozornie ciekawy bohater reprezentuje postawy i wartości, które chcesz dziecku pokazać. Dobrze by było, żeby opowieść zawierała odniesienia do radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Konieczność podejmowania trudnych decyzji, wzięcie odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo, nieposłuszeństwo, które kończy się jakąś nauką dla głównego bohatera i jego lepszym i głębszym rozumieniem sytuacji. A może po prostu opowieść o tym, jak chłopiec czy dziewczynka poradzili sobie z przygotowaniem samodzielnie swojego pierwszego śniadania. Tu trzeba dobrze wyważyć między atrakcyjnością bohatera a realizmem sytuacji. Im bardziej fantastyczna historia bez odniesień do rzeczywistych wydarzeń, tym mniejsza szansa na to, że dziecko nauczy się adekwatnych reakcji. W końcu w codziennym życiu nie możemy pozwolić sobie na eliminowanie osób, które nas drażnią, ludzie wokół nie latają jak Superman, nie bujają się na pojedynczej linii jak Spider-Man oraz nie mają kilku żyć. Przykładem dobrze skonstruowanego bohatera jest Harry Potter czy na przykład bohaterowie Władcy Pierścieni. Czary i magia oczywiście ułatwiają haremu życie, jednak większość swoich trudności przezwycięża dzięki uporowi, trzymaniu się swoich zasad, przyjaźni oraz pielęgnowaniu relacji. Czwarta cecha dobrego filmu. Pomaga dziecku uporządkować jego uczucia. Bardzo ważnym elementem edukacyjnym animacji czy filmu jest odwoływanie się do emocji, pokazywanie, że każdemu z nas towarzyszą one w życiu codziennym i choć mają różne odcienie, wszystkie są potrzebne. Fantastycznym dziełem z ostatnich lat traktującym o emocjach dla ciut starszych dzieci jest animacja W głowie się nie mieści. W atrakcyjny i lekki sposób zapoznaje widza z istnieniem emocji podstawowych, takich jak radość, smutek, złość, strach, odraza oraz w ciekawy i fabularyzowany sposób pokazuje, na czym one polegają. Na przykładzie historii małej Riley, która wraz z rodzicami przeprowadza się z Minnesoty do San Francisco, film dowodzi, że każda emocja jest potrzebna, nie można żadnej się pozbyć, zapomnieć czy wyrzucić. Zwłaszcza, jeśli chce się budować udane relacje z ludźmi i zachować równowagę psychiczną. Wyparcie, odrzucenie, niewyrażanie lub unikanie emocji sprawia tylko, że dziewczynka wpada w tarapaty i czuje się nieszczęśliwa. Znaczenie w tego typu filmach ma również odpowiednia i jasna struktura opowieści. Ostateczny wynik, zwłaszcza w przypadku materiałów dla młodszych dzieci, powinien być jednoznaczny. Winni zostaną ukarani, a dobro wygrywa ze złem. Gdyż dzieci nie mają jeszcze zdolności do abstrakcyjnego myślenia. Zbyt zawiła fabuła, niedomówiona z dorosłym, może wywołać u nich chaos i zagubienie. Piąta i ostatnia cecha dobrego filmu podpowiada rozwiązania trudnych dla niego sytuacji. Jak pisał psychoanalityk Bruno Bettelheim, autor ikonicznego już dziś dzieła Cudowne i pożyteczne o znaczeniach i wartościach baśni, jeśli opowieść ma wzbogacić życie młodego człowieka, musi pobudzać wyobraźnię, pomóc dziecku w rozwijaniu inteligencji i porządkowaniu uczuć, musi mieć związek z jego lękami i dążeniami oraz umożliwić mu pełne rozeznanie własnych trudności, a zarazem podać sposoby powiązania nękających je problemów. Punkt startowy, czyli trudności i wyzwania, muszą być w miarę możliwości i rozumienia dziecka. Jeśli postać i jej przygody zostaną właściwie nakreślone, bajka pomoże dziecku zrozumieć trudne dla niego koncepty. Wartościowy film czy animacja to taka, która uczy dziecko nowych zachowań i umiejętności. Równocześnie wspiera je w rozwijaniu jego zainteresowań, realizacji potrzeb i wyrażaniu siebie. Jednak nawet najlepiej skonstruowana bajka nigdy nie będzie samograjem. Dlatego staraj się nie porzucać dziecka przed ekranem komputera czy telewizorem, zostawiając je na pastwę scenarzystów i producentów. Zróbcie z oglądania bajek miły rodzinny rytuał. Oglądajcie je razem, rozmawiajcie o nich, zobaczysz, że znacząco przyspieszy to rozwój dziecka. Dzięki za uwagę.
No i do następnego odcinka.